Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Onet Rano. Wiem, dzisiaj naszym gościem będzie pan doktor inżynier Łukasz Weber, specjalista do spraw technologii uzdatniania wody i człowiek, który próbuje nam wszystkim wytłumaczyć, co się dzieje w Odrze i na czym ta katastrofa ekologiczna tej rzeki polega. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ma pan wielu fanów u nas w redakcji, którzy śledzą pana profil na Facebooku, na którym pisze pan już od wielu dni na temat tego, co się w Odrze dzieje. Ja muszę powiedzieć, że jako człowiek, który bardzo aktywnie spał na lekcjach biologii w szkole, jest to bardzo wszystko trudne do zrozumienia, w związku z tym chciałbym spróbować dzisiaj z panem przejść przez te parę rzeczy, żeby tak spróbował pan mi wytłumaczyć o co chodzi z tą katastrofą Odry. Więc na początek może takie najprostsze pytanie, chociaż pewnie jest trudne też. Czy pan wie, co się stało w Odrze? Jakie są powody tego, co się w rzece dzieje w tej chwili? Znaczy, bezpośrednich powodów nie znam. Oczywiście tutaj był jakiś czynnik wyzwalający to wszystko, co się stało. Wiemy, zresztą to już jest powszechnie, ta informacja jest powszechnie dostępna, że nastąpił zachwyt alg, glonów, Brymnezium parvum, czyli tak zwanej złotej algi, która dobrze czuje się w bardzo specyficznych warunkach, czyli przede wszystkim wymaga określonego zasolenia wody w bardzo szerokim zakresie, też i temperatury, ale także odpowiedniej ilości diogenów, azotu, fosforu. I ta alga gdzieś się rozwinęła w górnej Odrze, po czym trafiła do Odry prawdopodobnie w postaci jakiegoś takiego jednorazowego zrzutu, choć jest to tylko też jakaś na razie niepotwierdzona hipoteza. I sobie po prostu przez tą Odrę płynęła, rozwijała się na różnych odcinkach, wydzielała toksyny, bo to jest ten negatywny element związany z obecnością tej algi. Ona wydziela toksyny w określonych warunkach, między innymi w warunkach tak zwanego szoku czy stresu osmotycznego, czyli wtedy, kiedy zmienia się zasolenie, wydzielała toksyny. Te toksyny są zabójcze dla ryb, właśnie dla zwierząt oddychających skrzelami, czy ogólnie rzecz biorąc tlenem pod wodą, tlenem rozpuszczonym w wodzie. No i siała spustoszenie na różnych odcinkach z różnym nasileniem, bo tutaj też są różne doniesienia, gdzie ten toksyn był bardziej intensywny, gdzie mniej. Te martwe ryby gdzieś tam częściowo zbierane, ale też i płynące z nurtem rzeki zaczęły się, można powiedzieć, kumulować już w dolnym biegu Odry. Teraz obserwujemy nie tylko bezpośrednie oddziaływanie samego tego glonu, zresztą ja nie wiem, na jakim etapie jest ten zachwyt, czy w ogóle można mówić jeszcze o zachwycie, czy ta masa już się na tyle rozcieńczyła, że ten zachwyt już nie jest taki sensu stricte, no ale mamy całą masę martwych ryb, która dodatkowo po prostu rozkłada się w procesach gnilnych, które dodatkowo jeszcze zużywają tlen, więc to, co teraz obserwują mieszkańcy tutaj Dolnej Odry, regionu Szczecina, to jest przede wszystkim przyducha, czyli już nie bezpośrednie oddziaływanie toksyn tych glonów, choć ono prawdopodobnie też w jakimś stopniu ma miejsce. Natomiast jest to przyducha, czyli po prostu brak tlenu w wodzie. Czy pan, czy proszę mi powiedzieć, czy przyczyny tego stanu rzeczy mogą być z powodów naturalnych? Czy jest możliwe, że my szukamy firmy, przedsiębiorstwa, które zrzuciło coś do rzeki i ją zatruło, a tymczasem te powody są naturalne? I tak, i nie. No, na pewno naturalne nie jest takie zasolenie Odry. To jest punkt wyjścia właściwie w ocenie tego, czy to jest naturalne, czy nie. Ta stwierdzana przewodność, bo ona jest głównym parametrem informującym nas o zasoleniu, była wielokrotnie wyższa niż w warunkach normalnych. Punkt pomiarowy we Frankfurcie, bo to jest ogólnie dostępne, jak powiem, źródło informacji, ogólnie dostępne źródło informacji, wskazało, że te wartości przewodności przed napłynięciem fali zanieczyszczenia oscylowały wokół wartości 1200-1500 mikrosiemensów na centymetr, to jest jednostka, której tą wartość podawano. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się fala, te poziomy wyskoczyły poza skalę.
one tam przekraczały wartości kilku tysięcy mikrosiemensów na centymetr. Dokładnych wartości oczywiście ja bynajmniej nie znam, natomiast nie było to naturalne zasolenie, nie była to naturalna sytuacja, raczej świadczyła o dopływie po prostu wody o zwiększonej czynności. Zresztą służby od samego początku na to wskazywały, bo pierwsze doniesienia i pierwsze informacje ze strony nawet Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska również o tym zasoleniu mówiły. Więc w takim sensie ta przyczyna nie może być naturalna, natomiast naturalne są już procesy, które tam dalej się zadziały w sensie rozwoju tych organizmów, w sensie rozwoju tej algi. No, ona dostała dobrych warunków, dostała odpowiedniego zasolenia, zyskała przewagę konkurencyjną, przewagę nad innymi organizmami. Dodatkowo zaczęła się żywić tym azotem, fosforem, który jest zrzucany między innymi z tych wielu nielegalnych źródeł do rzeki. No i efekt już później potoczył się, znaczy sytuacja potoczyła się już później dynamicznie. Pan na swoim profilu na Facebooku często się powołuje, zresztą wspomniał pan przed chwilą o tych danych z Frankfurtu. Jednocześnie pisze pan, że po stronie polskiej brakuje danych i też pan często tam wspomina o tym, że nie ma pan danych z polskich źródeł. Czy rzeczywiście tak jest, że Niemcy podają więcej danych na temat stanu rzeki niż my? Czy rzeczywiście jest tak, że nie robimy tych badań, czy nie podajemy wyników tych badań? Znaczy, na pewno badania są realizowane, one są w jakimś tam stopniu udostępnione tylko. Wszystkie te, które są udostępnione od razu gdzieś tam na różnych grupach eksperckich, są komentowane. Czy Niemcy robią więcej badań? Nie wiem. Wiem, że mają monitoring, który jest udostępniony dla każdego na Odrze. To są dwa punkty monitoringowe plus jeszcze dopływy. I ten monitoring dokładnie wskazuje, w jakiej kondycji, jakie parametry w danym momencie ma Odra. I właściwie analiza tych danych już wiele mówi. Ona nam pokazała to, że to była pewna fala, to była fala aktywnego biologicznie, że tak powiem, zrzutu, czyli w tym przypadku konkretnie glonu. To wszystko wynikło z tego monitoringu. Tutaj bardzo ciekawe są informacje, również te, które u was można było przeczytać, dotyczące rozkładu chlorofilu, czyli tego bezpośredniego markera zakwitu, rozwoju glonów na podstawie zdjęć satelitarnych. One również opublikowane przez stronę niemiecką, choć dostępne także w miarę powszechnie, pokazują, jak ta katastrofa przebiegała. Ten monitoring jest podstawą. On pozwala nam bardzo szybko diagnozować miejsce wystąpienia danej sytuacji niebezpiecznej, a następnie szybciej wdrażać działania. No bo tutaj właściwie o to chodzi, żeby dokładnie stwierdzić, gdzie, dokładnie stwierdzić co, no i po prostu działania już konkretnie aplikować na to, co się dzieje. Jedna rzecz to jest szukanie przyczyn tej katastrofy, druga rzecz to jest jakaś pomoc, którą możemy udzielić rzece, żeby ona wróciła do zdrowia. I pan wspomina o tym, że kluczowe w tej chwili jest usuwanie tych martwych ryb z rzeki i jednocześnie pisze pan o tym, że to, co nawet widzimy w tej chwili na ekranie, to usuwanie tych ryb z powierzchni rzeki, to jest zaledwie 5% tego, co powinno być usuwane. To gdzie są te pozostałe martwe ryby i inne martwe organizmy, które powinniśmy usuwać i jak je usuwać z tej rzeki? Ta wartość tych 5% to są pewne szacunki, zresztą nie moje, natomiast rzeczywiście wielu ekspertów na to wskazuje, że te pływające ryby to jest tylko część problemu, a większość to są ryby zalegające po prostu na dnie, czy w ogóle organizmy zalegające na dnie. No tutaj można się spierać, jaki to jest odsetek takich albo takich. Natomiast te zalegające niżej rzeczywiście stanowią problem o tyle, że
że po prostu te procesy gnilne zachodzą bardzo intensywnie. One powodują wydzielanie amoniaku, powodują wydzielanie siarkowodoru, powodują po prostu no, cały szereg przemian, które później skutkują po prostu dalszym brakiem tlenu. No, jak je usuwać? No, tutaj są techniki różne, aczkolwiek żadna nie jest dedykowana do usuwania martwych ryb. Można sobie tutaj tylko próbować szukać jakichś rozwiązań. No na pewno takimi rozwiązaniami są rozwiązania, które stosowane są w technice na przykład pogłębiania kanałów, pogłębiania odcinków rzek, polegające na wyciąganiu mułu. No w tym przypadku będzie to muł razem z tymi martwymi rybami. Generalnie jest tak, że im więcej usuniemy tej materii, na tym będzie lepiej. Każde działanie ma sens, każde napowietrzanie, które jest równolegle prowadzone, ma sens, każde usuwanie tych martwych organizmów ma sens, ponieważ gdzieś tam zyskujemy wtedy, zyskujemy może nie tyle przewagę, bo jej nie mamy w ogóle, natomiast no, taki plus przed, powiedzmy, niekontrolowanym dalszym rozwojem tej sytuacji. Znaczy on prawdopodobnie i tak w sposób niekontrolowany się dalej będzie rozwijał, bo wszyscy zachodzą w głowie, co się będzie działo właśnie i w jeziorze Dąbie, i w Zalewie Szczecińskim, gdzie te martwe ryby ostatecznie spłyną. Zresztą fala powodziowa czy wezbraniowa na Odrze już się wytworzyła. Ten przepływ drastycznie wzrósł w stosunku do tych wartości, które miały wcześniej miejsce. No i teraz ta fala powodziowa z jednej strony oczywiście rozcieńczy to całe zanieczyszczenie, dostarczy nam trochę świeżej wody, natlenionej wody, natomiast z drugiej będzie działała troszkę jak, no, będzie spychała te wszystkie zanieczyszczenia, martwe ryby, organizmy w kierunku właśnie tych zbiorników, o których mówiłem. No i później ten rozwój sytuacji może być już różny. Czy pana zdaniem w tej chwili sytuacja na Odrze się poprawia, czy pogarsza, czy jeżeli zostawimy rzekę samą sobie, to ona się sama zdoła oczyścić? No, prędzej czy później oczywiście zdołałaby się oczyścić te wszystkie martwe organizmy, zostaną rozłożone na części pierwsze, które będą stanowiły dalej pokarm, pożywkę dla organizmów wyższych i tak dalej. Cały ten łańcuch tam się zacznie napędzać. Natomiast no, pytanie, jak długo to będzie trwało. Czy stan rzeki się poprawia o tyle, że na przykład, znowuż niestety, bazując na tym punkcie monitoringu, mówię niestety, dlatego że fajnie, jakbyśmy mogli sobie na swoim punkcie, no zresztą były zapowiedzi, że takie miejsca będą, więc liczymy na to, że faktycznie tak się stanie. No więc bazując na tym punkcie monitoringu niemieckiego, widzimy również, że ta przewodność spada, że to zasolenie powoli wraca do poziomów takich, jakie były przed tą katastrofą, więc chociażby z tego punktu widzenia jesteśmy już gdzieś z przodu. Już tutaj się ta sytuacja poprawia. No teraz pozostaje tylko zastanowić się właśnie, co się będzie działo z tymi szkodami, z tymi martwymi organizmami, ale też z tym zakwitem, który gdzieś tam na jakimś poziomie, w jakiejś fazie jeszcze jest. W jakiej fazie, ja nie wiem. Mam nadzieję, że instytucje to wiedzą, że te badania są robione regularnie, że jest to czoło, że tak powiem, jeśli w ogóle można jeszcze w jakimś czole zakwitu mówić. Są prowadzone, mam nadzieję, że są prowadzone badania fitoplanktonów, które dokładnie określają, ile tych organizmów jest, co się z nimi dzieje i pozwalają gdzieś przybliżyć to, co nas czeka. Panie Łukaszu, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję panu również za tą edukację, której nam pan udziela od wielu dni, ponieważ myślę, że dla wielu z nas to jest takie pierwsze zderzenie z taką zaawansowaną biologią i rzeczywiście dużo musimy się uczyć. Ja ze swojej strony obiecuję, że będziemy się starać wyciągać te informacje i jakby nakłaniać też wszystkie instytucje państwowe, które się tym zajmują, żeby tych informacji udzielały fachowcom, żeby oni nam tłumaczyli, co te informacje
oznaczają. Pan doktor inżynier Łukasz Weber, dziękuję bardzo za wizytę u nas. Polecam państwu obserwowanie pana Łukasza na Facebooku. Dziękuję. To było Onet Rano, wiem. Onet Rano oczywiście wraca jutro, 7:55. Do zobaczenia.